Witajcie z powrotem przy Persona 5 Royal. Po raz pierwszy na kanale film zagrajmy w Full HD. Od teraz nagrywam na nowej capture cardzie. Nie Avermedia Live Gamer HD, tylko Avermedia Live Gamer HD 2. I teraz mogę nagrywać w 1080p oraz w 60 fpsach. I teraz, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, wszystkie filmy będą wyglądały w ten sposób. Mam nadzieję, że widać różnicę i cieszę się, że w końcu po tylu latach nagrywania z tą poprzednią kartą, po tylu latach nagrywania tylko w zwykłym HD, możemy na stałe przeskoczyć na lepszą jakość. No dobrze, trochę też tutaj potrenowałem i wystarczy teraz wyjść z pałacu. Musimy wysłać Madaramę kartę ostrzegawczą, list ostrzegawczy. No dobrze. Czas wyjść stąd. Czy jest jakaś możliwość wychodzenia na szybko, czy zawsze muszę wychodzić tędy? Głównym wyjściem. Chyba, rzeczywiście zawsze muszę głównym wyjściem wychodzić, co nie? Przynajmniej w normalnym przejściu zawsze tak robiłem, w normalnej personie. Wygląda na to, że dobrze sobie radzisz, więźniu. Igor znowu coś ode mnie chce. Mamy bardzo ważną rzecz do przedyskutowania z tobą, dotyczącą twojej rehabilitacji. Okej. Igor, co takiego ważnego masz mi do powiedzenia? To jest chyba nowe w wersji Royal. Nie pamiętam, żeby ta rozmowa istniała w normalnej personce. Our master admires the progress of your rehabilitation and hence has given you use of a special ritual. Specjalny rytuał? It's the electric chair, used to sacrifice personas and transmutate them into high-level items. Any further questions regarding this ritual can be directed toward our master himself. He's apparently gonna consider making even more rituals if your rehabilitation goes as planned. Work hard for it, inmate. Elektryczny sztul, tak. Elektryczny sztul. Połączenie polskiego i niemieckiego w próbie przetłumaczenia angielskiego słowa. Nie wiem, czy to istniało oryginalnie, że można zamieniać persony w itemy. Ja wiem tyle, że nigdy tego nie używałem i chyba rzeczywiście to jest nowe. Jak to wygląda? Specjalną walkę kiedyś może sobie jeszcze zobaczymy, ale... Igor! To była nawet przed chwilą scena z dialogami, więc to jest już ciekawe. Create new personas. Persona Fusion? Nie. Itemize persona. Ten rytuał pozwala ci poświęcić persony i zamienić je w wysokiego poziomu itemy. Stracisz persona, ale zyskasz coś przydatnego, jak broń albo akcesoria. Zapisujemy wszystkie transmutacje person, każdej pojedynczej persony w rejestrze więźnia. Bądź lepiej wdzięczny. Ciekawe itemy mogą tutaj wyjść, jak widzę. Nawet bronię można odzyskać. I właśnie, patrzcie na tą personę. Złapałem tego Shadowa, ze którym mieliśmy przyjemność. Miałem po prostu szczęśliwy traf, że mogłem ją złapać, mimo że nie posiadam żywiołu, który jest jej słabością. I jest to Ameno Uzume. Bardzo fajna persona z wyglądu. I posługuje się elektrycznością oraz ma już sama z siebie powietrzny atak. A nie, że musimy jakoś mieć item, który nam to umożliwia, jak to było przy poprzednich personach. I tak myślę, że Pixie moglibyśmy się pozbyć tak naprawdę. Musiałem pozbyć się niestety innej persony, ale mamy teraz tą personę z tej kategorii Lovers. Lubię co prawda Pixie, ale ona nie jest aż taka świetna, więc... Static Ring moglibyśmy dostać dzięki temu. Wypróbujmy to raz. It appears it will become something protective. This shall be the result. Now be reborn. Biedna Pixie. Bardzo przepraszam, że to musi się z tobą dziać. Ej, ktoś inny tam teraz siedzi.
I rzeczywiście nie znam tego, to wydaje mi się być kompletnie nowe. Static Ring dostajemy. No i mamy teraz jedno wolne miejsce na inną personę, może jakąś złapiemy jeszcze. No i nawet trofeum zostało zdobyte przez to. Okej, no to chyba możemy wracać, prawda? I want to go back. Mamy jeszcze rzeczy do roboty. Nie wiem, czy dzisiaj już zabierzemy się za walkę z Madaramę, ale wszystko, co jest dookoła, spróbujemy zrobić. Czy coś nie tak? Wydajesz się, że straciłeś się w myślach. No, troszeczkę się zamyśliłem. Dla nich ja tutaj po prostu cały czas stałem. Wyśmienicie, żadnych problemów w okolicy. Czy wracamy? Jasne, że wracamy. Biedna Ann musiała teraz tutaj stać. Zabezpieczyliśmy drogę do skarbu, więc wracajmy do prawdziwego skarbu. Do prawdziwego światu. Wracajmy do skarbu. Oni tam jeszcze jakieś ciekawe rzeczy mówili, że hej, świetnie, udało nam się. Teraz pokażemy Madaramę. Dorwiemy go, dostanie za swoje i takie tam rzeczy. No to czas zdecydować teraz następny ruch Joker. W tym macie rację, możemy w końcu zakończyć ten pałac, bo coś długo się przeciąga. Mieliśmy trochę przerw między odcinkami persony teraz, podczas gdy byliśmy w tym pałacu, podczas gdy próbowaliśmy robić rzeczy dookoła Madaramy, w tym arku fabularnym. I myślę, że teraz nadszedł czas, żeby robić to wszystko trochę bardziej aktywnie. Świetnie się dzisiaj spisałeś, jesteś zmęczony? No, leciutko. Wszystko, co musimy teraz jeszcze zrobić, to wysłać list ostrzegawczy Madaramie. W porządku, więc w końcu nadszedł ten czas. Teraz musimy tylko się zdecydować, kiedy iść. Czy nie powinniśmy przedyskutować tego wszystkiego najpierw z Yusuke? No, moglibyśmy go zaprosić tutaj do grupy, prawda? Dlaczego? No bo przecież Madaramy był jego nauczycielem. Nadal nim teoretycznie jest. To nie jest naszą sprawą decydować coś takiego. No, w sumie racja. Porozmawiajmy z Yusuke. I dalej dziwię się, czemu go tak naprawdę nie ma teraz jeszcze w tej grupowej rozmowie. Ten problem jest znacznie większy niż tylko nasza trójka. Może spotkajmy się wszyscy razem w kryjówce, co? Tak, to brzmi dobrze. Okej, dajcie mi znać, kiedy pójdziemy spotkać się z Yusuke. Że mogę mu o tym powiedzieć. Ona teraz tylko jest w kontakcie z nim, prawda? Nie mogę teraz nic poczytać, niestety. Czy... chociaż... mogę się pouczyć. Zapomniałem, mam teraz możliwość wykonać przynajmniej jedną rzecz, kiedy wracam. Przynajmniej w domu, nie muszę wychodzić, ale mogę sobie tutaj trochę posiedzieć. Mamy już trzeci poziom wiedzy, ale nie muszę się tutaj przemęczać i zostawiać to. Nie będę teraz marnował tego, po prostu wykorzystam te punkty też na to, co już mam. Bo knowledge i tak będziemy jeszcze zwiększali trochę, ale naszym głównym priorytetem są teraz inne umiejętności, inne skille, które jeszcze chcemy na trzeci poziom podnieść. Ach, to ty. Swoją drogą, gdy jechałem w tym kierunku, zobaczyłem duży znak reklamujący wystawę Madaramy. Nie mogłem nic z tym zrobić, by nie przypomnieć sobie o tym. To odrażające muzeum. Musimy je zniszczyć bez wahania. Coś takiego nie może istnieć. Możemy teraz wysłać kartę ostrzegawczą, prawda? Zamierzasz ją wysłać? Tak, wyślijmy ją natychmiast. Zajmiemy się tym dzisiaj. Rzeczywiście, wiemy gdzie jest skarb, więc nie ma teraz czasu do stracenia. Nie mamy powodu, żeby się wahać. Więc ustalmy wszystko po szkole. Nadszedł czas, żeby zagrać rekiem dla Madaramy. Odegrać dla niego mszę. Trochę tam polamentujemy na gitarze może, kiedy będziemy go bili.
że mógł się ucieszyć, by pożegnać się. Okej, okay, spotkajmy się w kryjówce. Ruszajmy natychmiast. We can now take him down, yes? Madarame is going to be a changed man. There won't be any way to revert it, though. Are you sure you're okay with that? I have thought it over carefully. And I cannot think of a future in which he does not pay his dues. He has preyed not only on the art world, but on countless talents. So, I humbly request your help. W porządku! I apologize for making you do this. Not at all. We just didn't want to impose if you weren't feeling up to it, Yusuke. But if you're already determined to do it, then there's nothing more for us to say. If I recall, our next step is sending a calling card, correct? What a suave maneuver. It's not about acting cool. The calling card is a way to trigger a change in his cognition. A change in cognition? That reminds me, you went through some trouble regarding that before. Ah, you must be talking about when we forced open that security gate in the courtyard. The palace is a cognitive world, so changing its ruler's cognition changes the topography, I think. Very nicely put, Lady An. You're absolutely correct. This will be a vital tactic from here forward. Actually, may I ask a truly basic question? You continue to mention cognition quite readily. But why does this world formed from materialized cognitions even exist to begin with? Don't tell me. Has it always existed while we go about our daily lives, completely oblivious? Honestly, I'm not sure. At the very least, I know it existed before the Kamoshida incident, but that's all. To jest ciekawa rzecz, na którą możemy się zastanawiać. Jak długo te światy istnieją? Czy już wcześniej ktoś miał z nimi do czynienia? Dlaczego akurat teraz tyle ich spotykamy, że tutaj Madarame ma pałac, Kamoshida miał pałac? Skąd się to w ogóle wzięło? I czy od zawsze te pałace istnieją? Albo kiedy i dlaczego to wywołało, że takie pałace zaczęły się pojawiać? I see. Crap, he totally caught me off guard with that. It's kinda weird thinking there might be whole worlds we just don't know a damn thing about. No właśnie, to są tylko dwie osoby w naszym bezpośrednim otoczeniu. A ile osób żyje na świecie? Gdyby tak co 20, powiedzmy na przykład, albo nawet, gdyby nawet co 200 albo co 1000 miała taki pałac, to i tak na całym świecie byłoby sporo osób. Bardzo dużo pałaców do zamknięcia. I skarbów do skradzienia. Oczywiście, że już się na tym zastanawiałem. Nie bądź tak nerwowy. Nie wiesz nawet wszystko o mieście, w którym mieszkasz. To jest dość duże miasto. My nawet nie znamy zbytnio naszych dzielnic. Wszystko, co ważne, to, że wiemy, jak używać tego świata i jak przetrawić. Na pewno nie całe Tokio znamy. I nawet nie całe Jongen-Jaya, albo co tam jeszcze mamy tutaj za różne regiony w tym mieście. Shibuya. A dobra. Czas wysłać kartę, prawda? Then it's decided. Let's prepare the calling card at once. A calling card, huh? Really take it seriously. He is famous after all. He has often received slanderous letters till now as well. He'll know best whether the crime written on it is for real or not. Wait. Are you going to write it again, Ryuji? That last one was questionable at best. Co? Nie rozumiem, dlaczego oni tak muszą tą kartę ostrzegawczą Ryuchiego zawsze tak... Tak na nią narzekać, tak zawsze ją gorszyć. Przecież ona była zajebista, troszeczkę ecchi, ale to nie jest nic negatywnego. Miała styl i to najważniejsze. Ryuchi świetnie się popisał i on powinien robić to teraz cały czas. You should do it then, Yusuke.
Oh, make it really artistic and stuff. Dobra, Yusuke może też potrafi coś takiego zrobić, to byłoby też ciekawe. No, it'll end with him figuring it out. He knows my drawing and writing styles all too well. Oh, then I'll think it up and you make it cooler. Albo współpraca, to też jest całkiem fajny pomysł. Ryuchi to zrobi, a Yusuke dolepszy. Designing a calling card. Interesting. It shall become proof that the Phantom Thieves do exist. It's decided then. Great! All that's left is to make the treasure ours. You guys better come fully prepared. No dobrze, czas pokazać Madarame, że nie jest nietykalny. Let's go. Ah, you're back. Jestem ciekaw, jak tym razem będzie wyglądała ta karta. Więc próbowałem zmienić ikonę czatu. Wygląda tak samo dla mnie. Może dla grupy się po prostu nie pokazuje. Cóż, powinniście sprawdzić to później. To jest to logo fantomowych złodziei. Yusuke je dla nas narysował. I ta karta ostrzegawcza również okazała się świetna dzięki niemu. W każdym razie... to jest pierwsza robota dla fantomowych złodziei, od kiedy się rzeczywiście tak nazywamy. Nie możemy tego spieprzyć, okej? Ja niczego tutaj nie doceniam. Biorę to wszystko na poważnie i ostrożnie, w przeciwieństwie do ciebie. I upewnij się, że Yusuke odpocznie dzisiaj, okej? Okej, w porządku. No to do zobaczenia jutro. Nara. Do zobaczenia jutro. Świetnie byłoby, gdyby Yusuke sam siebie zaczął z nami odzywać, a nie, że wszystko An musi mu przekazywać. Ale dobra, możemy sobie coś poczytać. Tidying Heart i Buchiko Story. No, weźmy sobie... Ja chciałbym coś, co zwiększa... Guts. No dobra, niech będzie Kindness. Bo w to zbyt wiele nie skillowaliśmy, a skoro teraz jeszcze możemy... to zróbmy to. I tak oto Buchiko czekał dalej. Czekał... na Godota. Bo na kogo innego, nie? Zawsze jest jakaś osoba, która czeka na Godota. Buchiko. Historia o psie, która sprawia, że łzy mi lecą z oczu. Za każdym razem, gdy czytam. Kot, który jest smutny, gdy czyta historię o psie. What the hell? Co do diabła? No niestety tym razem nie ukończymy. Ale to mi przypomina taką... jak jeszcze mieszkałem w Polsce... przez pierwsze cztery... O, to jest fajna animacja. Przez pierwsze cztery klasy podstawówki i przedszkole mieszkałem właśnie w Polsce jeszcze, zanim do Niemiec wyjechałem. I tam była taka lektura w chyba trzeciej albo drugiej klasie o psie. Jakimś samotnym psie, pisane wszystko z perspektywy psa. Ciekaw jestem, co to była za książka, chciałbym sobie to przypomnieć. Bo chyba wciągnęła mnie nawet, gdy byłem młodszy. I jeszcze tyle rzeczy nie czytałem, oprócz Władcy Pierścieni i Harry'ego Pottera. Potem przyszedł Sherlock Holmes i kilka innych rzeczy, później jeszcze Wiedźmin i takie tam fantazy różne. I później jeszcze inne rzeczy, mniej popularne, ale właśnie... mimo, że byłem bardziej wtedy fantazy, to mnie taka książka o psie zainteresowała, gdzie nie było żadnej magii i tam dalej. Dobra. Ach, ten... To sprzątanie parku jest pojutrze. A moja klasa idzie w przeciwnym kierunku Inokashira parku. W sumie to cieszę się na to. Ta honorowa uczennica jest w mojej grupie. Aha. O, pewnie spotkamy ją tam również, co nie? Ha?
Jaka ona jest? Czy jest w twoim typie, czy coś takiego? W każdym razie, co za szkoda. Słyszałam, że honorowi studenci... są uwolnieni od... że nie muszą jutro sprzątać. Totalnie nie fair, prawda? Co? Więc jestem sam w drużynie z klasą ze starszymi uczniami? Cholera, to jest do dupy. Teraz chciałbym się z tego wymknąć. Gość miał nadzieję, że zobaczy naszą nową uczennicę i będzie mógł się do niej jakoś zbliżyć, a ona ma wolne. Bo jest honorową uczennicą. I cały czas wszyscy mówią o tym evencie ze sprzątaniem, no nie wierzę. To ma tylko zwiększyć, poprawić reputację szkoły. No, takie tam rzeczy, teraz wszyscy o tym mówią. I musimy jeszcze się wszyscy poprzebierać w ubranie do WF-u. I że ta uczennica nie przychodzi, to już nikomu się nie chce tam iść. Spotkamy się w parku Inokashira. Lepiej to zapamiętam. To nie jest aż taka trudna nazwa do zapamiętania. Mówi to koleś, który nie potrafi jej wypowiedzieć. Pardon me, sir. There's a matter we need to notify you about. Spójrzcie na jego uśmiechającą się twarz, oszusta. Nawet jego oczy się uśmiechają, gdy ma je tak przymknięte. Please excuse me for a moment. Przynajmniej nad jego modelu postaci. Może to teraz na lepszej jakości lepiej widać. Bo w sumie nie wiem, czy Let's Play z Persony akurat aż tyle zyska na Full HD. Z pewnością inne rzeczy, jak na przykład Final Fantasy VII, albo ten remake, albo Yakuza, albo inne takie gry, gdzie kamera jest też trochę dalej, więcej szczegółów widać. Gdzie kamera się rusza ogólnie, a nie, że przez większość gry mamy takie stałe miejsca i portrety postaci, czy tam stałe perspektywy kamery, tylko w pałacach możemy ruszać. Z pewnością będzie widać jakieś ulepszenie, ale no chyba nie aż tak wiele. Możecie mi w komentarzach napisać, czy widzicie jakieś wielkie różnice? Mam nadzieję, bo inaczej byłoby trochę smutno, gdyby nie było żadnej różnicy tutaj widać, ale no cóż, zobaczymy. What is it? We found this outside. A letter. It's a... Jak to na dworze, to gdzieś wisiało? Sir Ichiryusai Madarame, a great sinner of vanity whose talent has been exhausted. You are an artist who uses his authority to shamelessly steal the ideas of his pupils. We have decided to make you confess all your crimes with your own mouth. We will take your distorted desires without fail. From the Phantom Thieves. Dream Team! Nie potrafisz czytać? Żadni Phantom Thieves, tylko Dream Team! Who's doing is this? We don't know! The same letter's been posted everywhere! Czyli w gazetach też macie, czy coś takiego, albo... Czy to było gdzieś porozwieszane na dworze, czy co? Bo mówisz, że znalazłem to na dworze, to tak jakby na ziemi gdzieś zostało położone i on to podniósł, czy coś takiego. Czy może w skrzynce pocztowej? Sam nie wiem. What about the security cameras? There were no signs of the culprit. All we saw was a cat in the recordings. Remove these at once! Of course. A, czyli zostały jednak porozwieszane, że każdy może je zobaczyć. What now? It's about this affecting the exhibit. We believe it's just a prank, but what of the mass media? Are you insinuating that this slander is true? Of course not. It's those damn brats doing, isn't it? Well, it means nothing. They'll only be able to do as they please until this exhibit is over. No tak to się wkurzył. Will that do? Yup, it was perfect. The composition was way cooler too. The treasure should appear right about now. You better enjoy the air of freedom while you still can, old man. Anyways, did you guys check online? People are already talking about that calling card. We'll show him. We're gonna surprise them all.
I'm sure you know, but we only get one shot to pull this off. Więc do roboty, prawda? Liczę na was. We'll be counting on you too. You have no reservations about this either, right, Yusuke? Of course not. We'll do this. Ten obraz Madaramy, za którym Antera stała z tą fajką, z wyrazu twarzy wygląda teraz trochę jak taki samuraj, taki poważny wzrok, ale z tą fajką to kurczę, to trochę takie połączenie Gandalfa i jakiegoś samuraja. Piękny obraz. Wygląda zupełnie poważniej niż, niż właśnie sam Madaramy, to jest ciekawe. Atmosfera tutaj wydaje się być bardzo inna. No cóż, w sumie to deklarowaliśmy wojnę, prawda? Wypowiedzieliśmy wojnę Madaramę z wysłaniem tej karty. Ale nie ma czego się obawiać. Zabezpieczyliśmy drogę, więc jesteśmy gotowi do wyruszenia. Skradniemy ten skarb w stylu, z wielkim stylem. No, też tak myślę. I dlatego Morgana, ty idziesz, a Ann teraz znowu wraca do drużyny. Morgana. Tutaj niestety zostaje. Będzie jako wsparcie, jak zawsze lubi mówić, że zostanę w tyle, żeby być wsparciem, czy jak ona tam mówi. Wycofam się, żeby zabezpieczyć suportowanie. Powiedziano mi też... Tylko nie pamiętam, gdzie to było, w personach? Nie w personach. Stats, prawda? Ta. Że tutaj na szybko można pozbywać się drużyny. No, Morgana zostaje. Czyli nie musimy zawsze wracać do wyjścia, tylko możemy tutaj po prostu w menu sobie wymieniać członków drużyny. Dziękuję, że zwróciliście mi uwagę na to. Okej. Nie spodziewałem się, że w tym odcinku to zrobimy, ale jednak... Chyba zabierzemy się za... Madaramę. Będziemy mieli boss fight już teraz. Tylko co my mamy zrobić? Nie wejdziemy tutaj głównym wejściem. Tak jak planowaliśmy. Trzeba będzie z góry pójść, prawda? W porządku, czyli musimy po prostu iść tutaj na górę i spróbować stąd skraść skarb. I wtedy automatycznie reszta naszej drużyny pójdzie wyłączyć światło. Nie musimy tego manualnie robić. W porządku. Ach, może powiedzieć, że bardzo, bardzo, bardzo lubię muzykę, która tutaj leci, gdy idziemy już ukraść skarb, gdy wysłaliśmy calling card i idziemy po zdobycie skarbu. Jest po prostu jeden z moich ulubionych soundtracków w Personie 5. Taka żywa muzyka i to tyle daje. I też efekty, że tutaj wszystko świeci, jest trochę... Inna atmosfera, że już nie jesteśmy pokryjomo, tylko biegiem do skarbu. Jeszcze nawet przy mapie te kolce, które tak trochę wyskakują. Trochę jakby było w rytmie muzyki, prawda? No to czas się zabrać. Nadszedł ten czas. Nie będzie odwrotu, gdy zaczniemy tą operację. Jeśli najgorsze nastanie, to będziemy musieli przygotować się na walkę. To prawda, więc jesteś gotowy, Joker? Oczywiście. W porządku, więc wszyscy ustawić się na swoje miejsca. There's an enemy inside, just as expected. I mean, we've got a ton in here. It ain't surprising. Anyway, I'm gonna try and draw it out, so I'll leave the switch to you guys. Will you be okay? What if it catches up to you? Don't underestimate an ex-runner. I'm definitely gonna shake it off. Hey! There's some weird people over here! Hey! I need some help! What's the matter? You better make it, Skull. Ryuchi robi za całkiem niezłą przynętę. Is this good? Yeah, it's perfect. Skoro lubisz tam wisieć.
the best can appreciate these critical moments. Plus, this feels like we're really Phantom Thieves. We'll be counting on you, Mona. And Panther as well. There's Fox's signal. That means they're ready to go. Good luck, everyone. Let's... do this! Joker, no! Sorry for the wait. My bad. It took me ages to get that guy off my trail. Wait, where's Mona? Wystarczyło, że schowasz się za ścianą, Ryuichi, i nikt by już cię nie zauważył. Albo gdzieś tam po prostu ukryć się w kącie, gdzie świeci się na czerwono. Co jest z Moną? Wszystko okej? I oto nasz skarb! To była niesamowita Mona! Lordzie Madarame! To dzieło sztuki zniknęło! Jak śmiecie, robaki! Ale teraz mamy ich w rogu zagonionych. Niczym szczury, którymi są. Zamknąć wszystkie wrota! Nie uciekną stąd! Więc czym jest ten skarb? Pewnie jakiś obraz, prawda? Przynajmniej tak zgaduję, biorąc pod uwagę kształt. Możemy przyjrzeć się temu później. Na aktualną chwilę musimy uciekać. Nie ma czasu do stracenia. I Morgana teraz nagle z nami jest i nosi ten skarb. Czy nie lepiej byłoby przez okno tutaj po prostu wyskoczyć? To byłoby najlepsze. Czy to okno prowadzi na zewnątrz? Co robisz? Musimy się pośpieszyć albo... Tam! Złodzieje są tam na górze! Zamknąć pokój kontrolny! I dostać ich! Co? Co teraz robimy? Już tutaj są! No to chyba musimy wyskoczyć przez okno. Nie mamy na to czasu, musimy uciekać, teraz! Ach, te okna prowadzą do nowego obszaru. Rozumiem. Wow, this shit's real high up. But at least we're outside. Is there a way down out here? Musi, prawda? Tędy? Albo... nie, tutaj już nic nie ma. No dobra. No to czas zeskakiwać. Nie powinno być problemu. Tej drogi raczej nie zamknęli. Znaleźć teraz tylko jeszcze jakieś drzwi. Okej, po prostu zeskakiwać cały czas tutaj. Idziesz, Mona? Za mną? Czerwony portal? Is this another portal to an unknown destination? We don't have time to lose. Just go through it. Now's our chance. For real? But I guess there's no other way.